Dzień dobry panu. Doceniam bardzo wysiłek porannego wstawania dzisiaj. I tak miałem do wyboru w sesję albo dziś na koniec dnia, albo rano. Obie były sesjami wysokiego ryzyka, jeśli chodzi o frekwencję. Wybrałem ten i widzę, że warto było. Także dziękuję ślicznie. Ja się nazywam Marcin Wawrzyński. W Cisco zajmuję się rynkiem operatorskim, klientami kablowymi i kilkoma klientami z mediów, szeroko rozumianymi. Od 2 lat, po części hobbystycznie, po części łączę to z zainteresowaniami Cisco w obszarze Deep Packet Inspection. Rozwijam się również w kierunku współpracy świata reklamy online z rynkiem operatorskim. Jako że widzę w tym obszarze interesujące zagadnienia dla obu stron. Starałem się dopasować do tematu konferencji z takim nieco meteorologicznym kontekście. Skojarzyłem pewne zjawiska w obszarze mediów z deszczem, który można porównać do informacji zbieranych od abonentów w stronę aplikacji, które umieszczone są w chmurze, jak też również ze sposobem wykorzystania informacji, które już są gdzieś w chmurze, do określenia pewnych parametrów demograficznych również na temat użytkowników internetu, widzianych od strony operatora sieci. Pokrótce powiem, o czym będę dzisiaj mówił, tak żeby dać Państwu wyobrażenie, jaki jest cel, jaki jest zamysł tych 40 minut. Chciałbym się skupić na przedstawieniu zagadnień związanych z mierzeniem polskiego internetu. Dla części z Państwa, która wywodzi się z rynku operatorskiego, będzie to pewnie interesujące. Dla ludzi, którzy przychodzą ze świata online, będzie to trochę odtwórcze, zdaję sobie z tego sprawę. Ale ci z Państwa z kolei będą pewnie zainteresowani, jak ten rodzaj zagadnień jest widziany oczami operatorów. Także opowiem, w jaki sposób, tak jak mówiłem, mierzy się internet, kto go mierzy i dlaczego, czemu służą pomiary zasięgu internetu. Chciałbym wskazać na pewne obszary, które moim zdaniem, się podzielę tą własną opinią z Państwem, mogłyby być uzupełniane poprzez działania operatora. I na koniec chciałbym naświetlić obszar social media czy rozwoju sposobu przetwarzania danych demograficznych, które już dzisiaj tkwią w obszarze różnych serwisów społecznościowych i stamtąd mogą być również pozyskane dla operatorów celem dostosowania prezentowanych treści na portalach. To jest pewien dzisiaj jeszcze osobny krąg zagadnień, który jednak wpływa na rzeczy, które interesują operatorów, bo wkraczają w pewnym sensie w obszar, który oni by mogli uzupełnić. Trzecia klasa szkoły podstawowej, lekcja środowiska, jest taki obrazek w książce, który pokazuje obrót wody w przyrodzie. Dopatrzyłem się pewnej naciąganej analogii związanej z tym, że tak jak parowanie zależy od operacji słonecznej, tak w biznesie online wszystko zależy od tego, kto patrzy, jaka jest oglądalność serwisu. To im jest większa, przyspiesza biznes, jeśli jest mniejsza, biznes umiera. Wszystko jest mierzone i zależy w dużym stopniu od oglądalności danego portalu, serwisu, cokolwiek. Dlaczego to jest inaczej, dlaczego to jest ważne i dlaczego tam jest symbol pieniędzy? Oczywiście w ślad za oglądalnością podąża biznes, tak? Jeśli portal przyciąga uwagę internautów, no to siłą rzeczy prezentowane treści reklamowe tam są po prostu więcej warte. Rynek reklamy w Polsce
na grubych liczbach to jest 10 miliardów złotych, pi razy drzwi, z czego 60% mniej więcej jest wykorzystane przez telewizję. Dalej mamy radio, outdoor, gdzieś tam jest reklama internetowa. Jak na Cisco Expo 2009 mieliśmy sesję dotyczącą właśnie rynku online. Wtedy pamiętam, dane wyglądały w ten sposób, że cały rynek reklamy online w Polsce był szacowany na 1 miliard złotych. To było wielkie wydarzenie, bo on wtedy miał fazę gwałtownych wzrostów. To było 2 lata temu, dziś dobijamy do 2 miliardów. Czyli niewiele brakuje, żeby podwoić wynik z 2009 roku. I to teraz mówię o danych, które były prezentowane w 3 kwartale zeszłego roku. Czyli ten rynek jest dalej potężny i rośnie w nieosłabionym tempie. Dynamikę dalej ma dosyć sporą. Dlaczego pomiar internetu jest istotny? Ano dlatego, że ważne jest posiadanie ujednoliconej metodyki badań, dlatego żeby wszystkie strony, które uczestniczą w tym badaniu, wyraziły się pozytywnie na temat jego rezultatów. Jest to o tyle istotne, że sposobów zbierania danych na temat oglądalności, jak i metodologię wykonywania tych badań można dopasowywać pod pewną z góry założoną tezę. I żeby uniknąć dyskusji na temat wyników, trzeba stworzyć krąg. Znaczy, bardzo to pomaga. Pewne gremium, które zgadza się na dokonanie pomiaru wedle ustalonych przez siebie metod. Takim tworem, taką instytucją można powiedzieć, jest firma PBI, która należy do podmiotów z grupy, tutaj zebrałem, jeśli kogoś pominąłem, to bardzo przepraszam, wydaje mi się, że wszyscy są. To są podmioty, które tworzą w zasięgu, myślę, że prawie, jeśli nie wszystko, to prawie wszystko, co jest w domenie PL, tam gdzieś się znajduje. Zacznę w przypadkowej kolejności Onet, serwisy, to nie wymaga tłumaczenia, w Redefine, to jest IPLA, wszystko, co jest w grupie Polsat, Murator, o dziwo, bardzo duże, o dziwo dla mnie, bo nie byłem tego świadomy, bardzo duży zasięg, wszystkie budowlane serwisy o zdrowiu, nazw nie będę wymieniał, bo ich tam nie do końca mogę się pomylić. W każdym razie zasięg bardzo spory. Potężny gracz Agora, czyli wyborcza.pl, Gazeta Praca, Gazeta Dom, mnóstwo serwisów. Gadu-gadu, serwisy towarzyszące do gadu-gadu. Wirtualna Polska, no i duży gracz, jeśli chodzi o obszar mediów. Axel Springer, teraz Ringier, Axel Springer od niedawna. Grupa Interia i Polska Press to jest grupa wydawnicza, ogólnie rzecz biorąc. Bardzo duży potencjał, jeśli chodzi o drukarnię na przykład w Polsce, ale też w internecie spory zasięg. Tak jak wydaje mi się, że w obrębie podmiotu, który jest wytworzony przez te wszystkie spółki, udało się uzgodnić pewien sposób analizy danych zasięgowych dotyczących polskiego internetu, tak mogłoby być to zrobione w analogiczny sposób, tak sobie wyobrażam, w obszarze operatorów do uzgodnień pewnych kluczowych wyników. No tak nie ma, tak? Widać z tego, że rynek online jest skonsolidowany, to złe słowo, ale jest, była siła sprawcza, która spowodowała, że te podmioty były w stanie na pewnym neutralnym gruncie się porozumieć i uzgodnić metodologię pomiarów, o której zaraz powiem.
Wzięło się to poniekąd stąd, że proszę zwrócić uwagę, że analogia, jest pewna analogia do sposobu badania telewizji, jest też organ, który bada oglądalność telewizji, jest też uzgodniona metodologia badania czytelnictwa w Polsce. No i jak widzimy, jest też twór, który monitoruje zasięg polskiego internetu. Powiem parę słów, jak to działa. Na zasadzie tak dla osób, które nie zetknęły się nigdy wcześniej, może być to interesujące. Jak działa PBI? Na pewno wszyscy spotkaliśmy się z taką ankietą, która zachęca nas do tego, żebyśmy stali się panelistami, czyli osobą, która będzie zasilać system danymi, po pierwsze demograficznymi, czyli w sposób deklaratywny określę, kim jestem, wiek, płeć, miejsce, poziom dochodów, nie wiem, co tam jeszcze, nie pamiętam, w każdym razie określę się, opiszę się dosyć dokładnie. W związku z tym zasilę ankietą rekrutacyjną system, który dopisze mnie do bazy panelistów. Jeżeli system stwierdzi, że należę do przedziału osób, które są ze względu na posiadaną już bazę użytkowników uczestniczącym w badaniu panelowym, jestem atrakcyjny do badania, śledzenia mojej aktywności w internecie, wówczas mogę się oczywiście nie zgodzić, na instalowanie czegoś, co się nazywa NetPanel. To jest taki software na moim komputerze, który bada moją aktywność i monitoruje wszystkie wejścia, czas przebywania na określonej stronie w internecie i tworzy statystykę wejść i zasila znowu w dane system analityczny. Można pogrupować te badania na badania user-centric, czyli to, co jest związane z osobą, czyli kto to jest, jego dane demograficzne, jego aktywność w sieci. Czy system składa się również z obszaru, który nazywa się site-centric, kurczę, nie widać chyba za bardzo, to opowiem bardziej szczegółowo. Jest to rodzaj danych, które pochodzą z obserwowanych serwerów w internecie. Czyli jeżeli dany portal zgodzi się na zainstalowanie po swojej stronie skryptów monitorujących, każde wejście będzie powodowało wysłanie informacji o tym, że użytkownik wszedł i będzie to odhaczone w statystykach po stronie systemu. Tam z kolei jest badanie wykonywane przez firmę Gemius, to się nazywa Gemius Traffic, taki rodzaj badania. Na to nakładana jest jeszcze demografia wzięta z zewnętrznego źródła. To jest też dość interesujące, bo współpracuje z PBI firma SMG KRC, która prowadzi badania zupełnie już inną drogą. To jest już sprawa SMG KRC, która określa profil demograficzny internautów w Polsce w ogóle. Czyli jak w którym mieście większej wielkości, mniejszej, na wsi, jak wygląda przekrój demograficzny osób korzystających z internetu. Jest to jedno wsadzane w drugie, w tym sensie, że mamy te badania w przekroju demograficznym wtedy już opisane i na koniec dnia możemy sobie obrazować wyniki, które są publikowane w części tej jawnej na stronie PBI. Uczestnicy tego badania mogą mieć też dostęp do części niejawnej, która jest, domyślam się, odpłatna, która może być customizowana pod osobę, która pod portal, który chce patrzeć na pewne interesujące go zagadnienia, które nie są w części tej publicznej. I cóż, pytanie, które chciałem zadać, czy coś tu można usprawnić? Ten system działa jakby od lat, uleżał się dosyć, jest akceptowany przez wszystkie podmioty, które uczestniczą w tym badaniu i pytanie jakby proste, czy jest w ogóle sens rozmawiania o tym, że coś tu można jeszcze poprawić. Poprawić pewnie zwykle można, tylko czy jest czynnik, który zmusza nas do tego, żebyśmy coś musieli zmienić. Moim zdaniem to jest
jakby moje przemyślenie, którym się chciałem z Państwem podzielić. Zmiana dotyczy dwóch obszarów. Mianowicie obszar, który nie jest objęty badaniem z site-centric, a intensywnie się rozrasta. Takim obszarem, który jest istotny z punktu widzenia zasięgu, to jest, no ja tu wziąłem drastyczny przykład Facebook, ale takich pod mniejszych obszarów, jeszcze mniejszych, pewnie znajdziemy kilka innych. Oczywiście jest to portal, który nie wyraził zgodę na, nie ma w tym interesu żadnego, żeby być audytowany tą metodą site-centric, czyli nie ma tam żadnych skryptów, które by powiadamiały PBI o tym, jaka jest aktywność użytkowników Facebooka. W związku z tym nie monitorujemy odsłon i czasu przebywania na odsłonach Facebooka. A jest to obszar gigantyczny. Dzisiaj, zresztą nawet nie muszę zgadywać, bo to jest napisane, szacowany zasięg 64% populacji internautów. Znacząca liczba. Czyli nie ma prostej, wprost tak, jakiejś metodologii, która pozwoliłaby to dokładniej zmonitorować. Ja to nazwałem jako bolączka pewna systemu. Długo myślałem, jak to nazwać, bo to nie zasługuje na mocniejsze określenie, a z drugiej strony można na pewno z tym przeżyć. Natomiast jest to obszar, który z perspektywy, i teraz wracam do tego, co powiedziałem na początku, z perspektywy operatora wydaje się obszarem do opanowania. W sensie operator ma pewną łatwość zajrzenia, ile było tych odsłon. I do tego będę zmierzał w dalszej części. Druga bolączka, znowu użyję tego słowa, to jest góra smartfonowa. Ja to nazywam na własne potrzeby zjawisko, o którym mówimy, nadciągającą górą smartfonową. O co mi chodzi? Dzisiaj już większość sprzedawanych w salonach sprzedaży telefonów to smartfony. I w zeszłym roku ponad 40% sprzedawanych nowych aparatów telefonicznych to były smartfony. W tym roku już jest to ponad połowa. Nie trzeba być wielkim wizjonerem, żeby powiedzieć, że za chwilę wszyscy będziemy mieli smartfony, bo nie będzie innych telefonów. Jaki to ma wpływ na badanie zasięgu witryn internetowych? No jakiś ma. To się zmienia, ale to podzielę się obserwacjami z dzisiaj. W związku z tym, że inaczej niż na rynku pecetowym, smartfony mają różne systemy operacyjne i rzadko kiedy wspierają pliki cookie. Dał się zaobserwować w związku z tym dość słaby związek na rynku reklamy online między odbiorcą reklamy a jej emitentem. Nie było do końca wiadomo, czy to jest na pewno osoba, której myślimy, że to jest ta osoba. W związku z tym, jeśli są wątpliwości, wtedy mniej chętnie rozwiązują się budżety reklamowe na wydawanie, na emisję reklamy do odbiorców, o których nie możemy wiele powiedzieć. Jest taka prawidłowość na rynku reklamy, że 2% budżetu kampanii reklamowej na reklamę online jest przeznaczane na badanie jej skutków, czyli badanie grupy docelowej. To są pieniądze, które mogłyby być wydane właśnie na to, żeby być pewnym, że ta reklama zadziałała. Jak ona zadziałała i co spowodowała. No więc te 2% nadal nie może być wydane, czy nie może, no jest pewien problem techniczny ze zweryfikowaniem skutków takiej kampanii. No a tymczasem oczywiście liczba wejść, tu jest przechwałka Google'a, searche na urządzeniach mobilnych wzrastają 400%, to jest akurat chyba z października. Czyli widać z tego, że ta góra nadciąga i ona wywrze prędzej czy później wpływ na sposób pomiaru zasięgu polskiego internetu. Ja to nazwałem, tak jak powiedziałem, bolączką numer dwa. Teraz bardzo prościutki schemat chciałem Państwu pokazać.
pomysł na rozwiązanie czy zmniejszenie bolączki numer jeden, czyli właśnie braku możliwości precyzyjnego monitorowania wejść na witryny nieobjęte badaniem tym site-centrykowym. Urządzonko, które robi DPI, tu akurat jest zdjęcie Cisco SC8000, które jest postawione na łączu internetowym u operatora gdzieś w punkcie agregacji. To urządzenie jest w stanie zrzucać CDR-y, czyli takie zdarzenia, które monitoruje z prędkością, że tak powiem, wire speedową, bez wprowadzania opóźnienia i nie ingerując w ruch. Czyli to jest zupełnie przeźroczyste urządzenie, zrzucające pewne raporty, z których możemy z kolei interesujące dane wyciągać do analizy. Tymi danymi, ja to taki namaluję schemacik działania, czyli mamy znowu kolektor, który zrzuca rekordy. To, co warto jest przypomnieć w tym miejscu, po pierwsze, pozbawiam to danych wrażliwych, czyli od razu MD5, haszowanie user ID, nie wiemy, kto to jest, i więc nie przetwarzamy danych wrażliwych w tym momencie. Natomiast zbieramy to, co nas interesuje, czyli wejścia, czy to widać, wejścia na strony objęte monitorowaniem. No bo znowu, nie chcemy robić bazy danych, która będzie zawierała mnóstwo niepotrzebnych informacji. Zatem uruchamiamy usługę Clickstream na SCE, która jest w stanie zrzucać tylko port 80, HTTP, niektóre rzeczy, i tylko te rekordy będę kolekcjonował w bazie danych zasięgu tutaj. No i cóż, to jest usługa uruchomiona u jednego operatora. No musi być gdzieś jakaś agregacja tej usługi, bo to jest tylko z kolei z punktu widzenia rynku online. Fajnie, bardzo miło, że zbieracie Facebooka, nie wiem, czy to jest gdzieś Facebook, nie, akurat nie ma zaznaczonego Facebooka, tylko że to jest pewien wycinek, czyli jeden z operatorów, który dajmy na to ma 5 milionów abonentów, tak? A gdzie reszta? W związku z tym mamy chmurę, i tutaj nawiązuję do tego deszczu z chmury, tak? Musimy mieć miejsce agregacji, czyli znowu twór, który będzie odpowiedzialny za badanie zasięgu, dostarczanie danych zasięgowych, ale w obrębie wszystkich operatorów. Podobny patent dzieje się we Francji, jest spółka, która właśnie agreguje dane od operatorów wykonywane, zbierane właśnie tą metodą. Teraz pójdę troszkę dalej, czyli to jest ten sam rysunek, zmiana dotyczy pudełka, które tu stoi. Mówimy o bolączce numer 2, czyli o górze smartfonowej i niemożliwości identyfikowania, kto jest po drugiej stronie, czy trudności z identyfikowaniem tego, kto jest użytkownikiem usługi. Rysunek dotyczy operatora mobilnego, stąd jest tutaj w tym miejscu ASR 5000, czyli urządzenie takie do obsługi ruchu mobilnego. Wykonuje dokładnie to samo, co przed chwilą namalowaliśmy. To jest badanie zasięgowe, czyli tam część ta serwerowo-bazodanowa jest dokładnie taka sama. To, co dokładamy jeszcze więcej, możliwość enrichmentowania, czy uzupełniania nagłówka HTTP. No i znowu, enigmatycznie napisałem, operator może świadczyć usługę dopisania uzgodnionego ciągu znaków do nagłówka. Dlaczego enigmatycznie? Bo to, co będzie dopisane w nagłówku HTTP, czyli w momencie, kiedy ja piszę, teraz znowu przypadkowo powiem, onet.pl i ten mój hit idzie przez urządzenie, może być uzupełniony informacją na temat, na przykład, teraz mówię na przykład, że to ja, tak? Że to ja napisałem onet.pl, w związku z tym moje dane demograficzne w sposób
zakodowany, dopasowany do mojego profilu, który skądś operator w końcu może wziąć, mając do dyspozycji na przykład wysokość rachunku, to czy miałem roaming ostatnio, czy nie miałem, jaki telefon używam, demografię w sensie geolokalizacji może też używać. Te dane dopasowane do profilu użytkownika w oderwaniu od jego personaliów. W necie określane jest, takie jest używane sformułowanie persona, czyli to nie jest osoba, tylko to jest pewien wzór osoby. I te dane na temat wzoru osoby mogą być właśnie w nagłówku HTTP i mogą być używane przez różne serwisy. To jest jeden ze sposobów na uzupełnienie informacji o abonentach. Jest to część rozwiązania bolączki numer 2. Jeszcze chciałbym, to jest slajd dodany w ostatniej chwili, z tego względu, że w zeszłym tygodniu, chyba w środę, była taka premiera Hotspot 2.0. Spotkałem się często z zarzutem, pokazując poprzedni slajd, no fajnie, wszystko fajnie, ale jeśli ten sam użytkownik smartfonu idzie do hotspotu i w hotspocie łączy się po Wi-Fi, no to tą całą logikę tracę, bo on mi się zjawia w internecie zupełnie z innej strony i burzy ten mój piękny rysunek, który mówi o tym, że ja będę identyfikował tą osobę, bo on mi się pojawił, ta sama osoba, gdzie indziej. No więc operatorzy dostrzegają ten problem, nie tylko dlatego, że on burzy pewne założenia poczynione właśnie między innymi przeze mnie przed chwilą, ale również dlatego, że mają sami problem z offloadem ruchu po Wi-Fi-u. I niejako przy okazji jest prowadzony protokół, ten ANQP, Access Network Query Protocol. To jest coś, co wreszcie po tam paru latach, bo pomysł chyba jest z 2008 roku, ale dopiero w tym roku został ustandaryzowany tym 802.11u protokół. Bez ingerencji jakiejkolwiek naszej, nasz telefon będzie robił offload. Czyli będzie pojawiał się w sieci inną zupełnie drogą, nadal nie tracąc swojego jestestwa, że tak powiem. Bez kompletnie żadnych nastawień wykonanych przez użytkownika. Działa to kompletnie w tle, bez żadnej ingerencji. To jest ważne, bo jakakolwiek konfiguracja na telefonie powoduje, że po jakimś czasie żaden z tych telefonów nie działa. Więc 802.11u rozwiązuje część bolączki numer 2 również. Dobrze. Przechodzimy do obszaru, który jest niejako z boku, ale postanowiłem powiedzieć parę słów o czymś, co się dzieje niejako bez zaangażowania operatorów kompletnie, zupełnie, natomiast dotyczy też obszaru uzupełniania danych demograficznych, o którym tu przed chwilą mówiłem. W związku z tym, jeżeli stwierdzimy wszyscy, że bez udziału operatora, wykorzystując dane demograficzne z serwisów społecznościowych, można załatać dziurę w badaniach zasięgowych i w określaniu profilu użytkownika mobilnego, to dajmy sobie spokój, tak? To jakby, to znaczy, że nie mamy nic do roboty. Stawiam to pytanie, bo sam się zastanawiam, czy faktycznie operator ma coś do roboty, czy nie. Myślę, jestem przekonany, że na dzisiaj tak. Niemniej jednak powiedzmy sobie parę słów, jak z tym problemem da się żyć dzisiaj, nie wyciągając danych demograficznych od operatora. Google Plus, nie wiem ilu z Państwa ma już założone konto na Google Plus. To, że firma Google przestraszyła się aktywności Facebooka w pewnym sensie, że zauważyła to, że bez dodania inteligencji sieci takiej społecznościowej pewien obszar im ucieka, odjeżdża, w związku z tym podjęli rywalizację w pewnym sensie w obszarze serwisu społecznościowego, czyli tam, gdzie mogą profile użytkowników wreszcie dostosowywać i używać danych demograficznych zebranych w ten sposób do na przykład na rynku reklam albo do zwiększenia efektywności Google Analytics na przykład. To pokazuje, że ten obszar dynamicznie się rozwija i jakby chciałem pokusić się o pokazanie pewnych krótkiej takiej wycinka możliwości, które już dzisiaj istnieją albo za chwilę będą istnieć w obszarze mediów społecznościowych. Wszyscy mamy tam konta, jeśli nie mamy, to jest kwestią czasu, pewnie wszyscy kiedyś
w dużym uproszczeniu to konto założymy. Dane demograficzne w pewnym sensie to nie jest wszystko. Bardzo ważne jest dla reklamodawcy wiedzieć, kto patrzy, ale jeszcze lepiej byłoby wiedzieć, co on myśli. Jak to zrobić? Search, referrals, jak ktoś ma do czynienia z pozycjonowaniem stron w Google'ach, wie doskonale, że wchodząc na stronę jestem w stanie sięgnąć do słów kluczowych, które spowodowały wejście na tą stronę. Czyli wiem, jaka była intencja tego kogoś, kto w wyszukiwarce wpisał na przykład, nie wiem, tani samochód, tak? I wtedy wchodząc na jakąś stronę, wiemy, o czym myślał, wpisując tą frazę. Czyli te dane demograficzne plus stan umysłu tego kogoś, kto ma taką intencję, tworzą razem profil, który może być użyty. Postanowiłem tego nie tłumaczyć, bo obscenicznie bardzo brzmiało. Serwisów jest wiele, to nie tylko Facebook, tak? One określają pewne typy zachowań, ale w takim profilu, który zdradza nie tylko demografię, ale właśnie zainteresowanie, potrafi określić to, z kim jestem połączony, to znaczy kto współdzieli ze mną pewne pomysły, zatem jesteśmy w stanie z serwisów społecznościowych teoretycznie wyciągnąć naprawdę bardzo dużo. No i właśnie, skrypcik, który jest w stanie, umieszczony na witrynie web, zerknąć do mojego user ID, jeśli jestem zalogowany w Facebooku, dostarcza możliwości wyciągnięcia z Facebooka danych na temat płci, wieku i lokalizacji. I te dane mogą być potem dopisane na zasadzie zupełnie dostępnych narzędzi do Google Analytics, czyli mogę wyciągnięte najpierw dane od użytkownika na temat jego demografii zapiąć do Google Analytics, żeby używać to narzędzie, które i tak na dzisiaj używam, a będzie ono wzbogacane danymi ściągniętymi tą drogą z Facebooka. Zupełnie freeware'owe rozwiązanie, można sobie, licząc na to, że ktoś, a obserwujemy ten typ zachowań, że ktoś po prostu zaczyna pracę od tego, że tam wejdzie i popatrzy, co się dzieje, tak? I zostawi tę sesję. Czyli każde kolejne działanie spowoduje, że ta demografia prędzej czy później zostanie zaciągnięta, wchodząc na dowolną stronę web, która używa tej metodologii. No było pytanie, no dobrze, a jeśli nie Facebook, tak? Tu jest, są już serwisy, które oferują taką możliwość sprawdzenia user ID na bardzo różnych wielu forach, tak? Czy ta osoba faktycznie pod tym user ID to jest ta sama osoba, czy nie? Na razie to działa świetnie, jeśli chodzi o nazwy firm, to faktycznie działa. Jeśli chodzi o osoby, powiedziałbym, jeszcze jest miejsce na poprawę, ale domyślam się, że w pewnym sensie, jeśli nie Facebook, to za chwilę kolejny serwis, potem jeszcze jeden, wreszcie nas gdzieś złapią. Te dane demograficzne z któregoś z tych miejsc wyciągną. No i przemyślenie na koniec, no fajnie, aż się prosi zagregować taką usługę, w tym sensie, że mamy wiele serwisów społecznościowych. Nie wiem, kto, jestem firmą o zasięgu, powiedzmy, globalnym, chciałbym używać bardzo, bardzo wielu dróg dojścia do danych demograficznych osób, które wchodzą na mój portal. No i proszę, jest już, znalazłem taki serwis Psyche, który nie zdążyłem wypróbować osobiście tego, ale namówiłem kolegę, żeby to dla mnie zrobił, więc niebawem poznam, jak to działa, ale z opisu wynika, że zupełnie za darmo, bo w Psyche to można dla celów analitycznych, nie jest to odpłatne, zajrzeć w demografię osób odwiedzających online, w demografię osób odwiedzających nasz serwis. No i nie ujawnia źródła swoich danych, aczkolwiek domyślam się, że będzie to robione właśnie w ten sposób, czyli Psyche po prostu, domyślam się, nawet częściowo wynika to z pytań, które tam można odczytać. Jeśli zgodzisz się na wpisanie skryptów, które ci dostarczymy na twoją stronę, to wtedy my ci oddamy dane demograficzne osób wchodzących na twój portal. Czyli już jakoś to działa.
używa zapewne więcej źródeł demografii niż tylko Facebook. Podejrzewam, że właśnie to, tym zamierzam się tym pobawić w najbliższym czasie. Natomiast wynika z tego, że można sobie w pewnym sensie dać radę z pozyskaniem tych danych demograficznych. Oczywiście, czy dobrze się z tym czujemy? I to jest pytanie takie retoryczne trochę, bo widzę tutaj dwa ryzyka. Jedno ryzyko takie, że no te dane nie należą do nas, w tym sensie, że to są, to jest coś, co zależy od czyjejś aktywności w określonym obszarze, który jest poza moją kontrolą zupełnie. Jeśli on jest tam aktywny, to prędzej czy później te dane zostawi w sieci, ja te dane w jakiś sposób będę w stanie wyciągnąć i użyć, ale nie mam na to wpływu, tak? I w tym zakresie wydaje mi się, że operator ma wpływ na to. Czyli teoretycznie ten związek przyczynowo-skutkowy między tym, co chcę zrobić i tym, co zrobię, jest większy niż w tym, że ktoś kiedyś w chmurze zostawi ślad po sobie i ja ten ślad użyję. Aczkolwiek, znowu, statystyka tu się włącza, w pewnej części tak, w pewnej nie, ale jakby w ogólności być może, no tak, geografia, płeć i wiek, w ogólności być może będzie to wystarczające. W podsumowaniu, moja teza brzmi, że operator nadal ma szansę i w pewnym sensie mam na to już jakieś pierwsze też dowody, włączyć się w ten ciąg wartości, czyli dane, które są w jego zasięgu, jest w stanie zagospodarować na użytek świata online. Czyli takie choćby badanie zasięgowe, precyzujące obszary, które są trudniejsze do sprecyzowania w istniejącym systemie, to bardzo prosto operator może zrobić. Czyli może zainstalować system, który ściągnie dane o zasięgu internetu i może po prostu te dane sprzedać do firmy, która agreguje te dane. To jest najprostszy scenariusz. Smartfony i to, co się dzieje u operatorów komórkowych, urządzenie to ASR 5000 jest już u dwóch. U jednego z nich nawet już są próby jakieś właśnie w obszarze header enrichment. Wydaje się, że ten rodzaj aktywności też będzie się materializował. No i wracam do pytania właśnie, czy korzystanie z danych demograficznych rozwiązuje problem. Zostawiam Państwa z tym pytaniem. Nie czuję się na siłach odpowiedzieć arbitralnie, czy tak, czy nie. Widzę pewne niedoskonałości systemu i widzę obszar, w którym operator jest w stanie te niedoskonałości zmniejszyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za prezentację i zapraszam na 10-minutową przerwę.